Ale posłowie PiS-u złożyli wniosek o wysłuchanie publiczne, żeby jeszcze ze 2 tygodnie nie było tego in vitro. I prosili tak: panie przewodniczący, my byśmy chcieli troszkę się dowiedzieć o tym in vitro, o tym wysłuchaniu, żebyśmy mogli coś się dowiedzieć, panie ministrze. Ja mówię: no dobra, no to wam troszeczkę powiem. Szanowni państwo, posłowie PiS-u, wszystko zaczęło się od mikroskopu. Mikroskop wynaleziono w 1590 roku. Wiecie, co to jest mikroskop? Teraz rok 1667. Zatkajcie uszy. Wtedy pierwszy raz pod mikroskopem taki naukowiec Anton Leeuwenhoek zobaczył, zatkajcie uszy, plemnika. 150 lat później wykryli komórkę jajową. A w 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko z in vitro. Louis ma dzisiaj 45 lat. W 87 urodziła się pierwsza Polka, Magda, ma 35-6 lat. Na świecie, drodzy posłowie PiS-u, żyje 10 milionów ludzi urodzonych z in vitro. Ale nikomu nic nie mówcie, bo to grzech. W 2010 roku taki naukowiec, dr Edwards, wiecie, co to jest Nagroda Nobla? Słyszeliście coś? W 2010 roku dr Edwards dostał Nagrodę Nobla. Wyobrażacie sobie taki skandal? Robili, co mogli, żeby tego in vitro nie było, troszeczkę jeszcze dłużej. Żeby jeszcze ze 2-3 tygodnie go nie było. Ale wniosek o wysłuchanie upadł.